Hello, witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w poszukiwaniu historii. Jesteśmy na Klimtargu w Kozach. Zapraszam do oglądania. No to też kabel pewnie był zgrabiany. Aha. Tu nigdy nie było zawsze. No to idę do tam. Gdzie te płyty? Które mieliśmy? Na dole spadają. No to w rodzaju się układają. Tu ma bazę. Ten jest fajny, ten. To ojcu, nie? Ten? No. Uszczerbany. Uszczerbany nie biorę, bo... Takie tu też zbiera. O, fajna lampa taka. Dobra. A, no bo wtedy było ten, śnieg sypał. Nie, to lapce. To pokazuje mi o coś tam. Otwajny jeleń. O, ciekawe ile. Te odważniki, nie? No, no, to fajnie. Takie właśnie też poznajdowałem. Patrz. A do górnicy. No dwa aż takie kupiłem. Tu też jest. Patrz lampki. No. Stare pieniądze. No. Uwaga, dawno tego pieniądza nie widziałem tego. Ja mam takie też. W dobrym stanie też takie. Co za pistolety? A to takie. Zwieszak taki. A to jest zwieszak. Będzie 80 do równości, dobra? Niech pan ładnie zapakuje. Są kryształy. Ładnie. Nie ma pojęcia. Szukali medium. Chyba, że jeszcze będzie ktoś. A czego, bo ten facet miał tylko płyty. Może jeszcze będzie na ktoś. A co, tu mógł nie? Co to jest? Widzisz, jakie tamten są? Dobra, dobra. Niemieckie. Marki. Bo to wyje. W jakiej cenie? 430. No, to jest oryginał. No, taki, no, to już trochę jest. Do żelety. No. Aha, no to nie, bo to musi być jednak kontrolowane. No. W jakiej cenie to? Te rogi 30. O, 30, ja pomyślę. Jaki będzie
Ja mam wódkę lęgową i takie. Mam. Bagnety. To dopiero z ziemi, bo będzie wzięty. Ale jeszcze było zawsze po drugiej stronie. A tu patrzyliście? Tylko takie. To jest, no fajnie, że tego tu nam samochody. To jest taka stre. No bo handlarze. Takie też, no stąd. Ja już takie dobre byś miał. No ja będę jeździł na nartach. Przecież przywiozłaś mu nartach. I wziąłeś sprzedali. Krzysiek może by coś znaszę, to wyszukałby. Nie, to jak będą, to tam będą mieli, wiesz? Trzeba było brać. Ja nie mam, większych nie mam. I chodzę właśnie, patrzę, może gdzieś coś mogę. Ale pewnie tam trafić co? Bo zdarzają się na pewno. No, to trzeba. W jakiej cenie ten? Taki. Ryngraf 120. Ja polecam piękne rzeczy na środku. Taki pierzniczek. Wiem, ale na razie nie tu może by, byście wybrała. Poszukajcie. Dużo tutaj mamy tu. Trzech pudełka. To pytaj się, czy są takie. Hej,
Sobek tu grasuje pewnie. No, może gdzieś grasuje. Szablo. Szablo. Taka cieniutka. Ma znaczki? A te brązowe butelki w jakiej cenie pan ma? Zdecydowanie wszystkie czy jedną? Te, w jakiej cenie? To? Od jedynie. O, to jest. No. Popatrzę. To w jakiej cenie jest? Moment. Te oznaczenia? Tak, tak. Ale to jest całość. Całość, no. Nie no, na sztuki, no. Nie. 800 zł pan już sprzeda wszystkie. No, bo to... To jest ponad 50 oznaczeń, wszystkie oryginalne. Mhm. Wszystkie, to jest chyba ze srebra nawet niektóre. No i to jest okres tylko 1915 do 1937. Mhm. Także to jest... Aha. Ja tak szczerze powiem panu, nawet nie wyceniłem się tak dokładnie, bo mhm. one będą warte dużo. Mogą być nawet, no. Czyli pan te macie oznaczy? Ja to płaciłem 20. Gdzie, dokąd ty idzie? Klasik. Co nie brała? Ja witam tego pana, dzień dobry. Dobry. Cześć. Chcesz coś fajnego? No tak, bardziej oglądam dzisiaj. Okej. Okay. Bo mam ciekawe wykopki dzisiaj. Różności. Guziki różne, takie różne. Suna nie widy, kurwa, nakopali tego tyle, że... A, no są no takie no. Znalazłeś coś fajnego ostatnio, bo może? No tak, nie za bardzo. No coś jak tak. Coś jest tam na filmiku, no to tam coś tam, ale... Szału nie było. Szału nie było właśnie. Szału właśnie nie było. Bardzo pana biżuteria, zapraszam. Medal mam dzisiaj fajny. No, też z tego, które mi się nazbierało, to tak... No. Coś jak zobaczę ciekawego, no to ale tak to... Porządne, fajne. No. No i tak, wszystkiego tak nie jestem w stanie wam pokazać, bo widzicie ile tego jest. O, Padziacek, nie widziałeś tych porożów. Ile tak jest? No, zapytaj się, ile takie się kosztują. Może to bym... Takie rozpuśtane. Ale to trzeba przybić, by było. 20. Ale rozpuśtane ma... jest, trzeba było je naprawić. Ale to małe trochę. No, to jest. No, no to trochę drogo mają. No, czasem... Lampa jakaś górnicza? Chyba tak. Cześć, cześć. Też tutaj dzisiaj? Dobry. A, ja nie, ja tak oglądam. No, nic mnie nie zainteresowało, a też nie będę kupował, bo mi tu nie leży w domu, tak żeby coś zalegało. Tu idziemy, nie? Do góry teraz. Gruziczków. A kupiłeś coś? Ja może jakieś ten, zobaczę jeszcze, co jak mnie coś zainteresuje. Tu jest sporo, ale łamane. Tu ładne jest małe to. To też ładne. To jest ładne, no czekaj. No. To z roboty kolego? Czy już Paweł. Tak, fish, kettle, monet. On też
Płytów nie mają. Nie, nie, ale bo to Krzysiek powybierał wszystkie. Gramofon z oryginalnymi głośnikami. No to mieli kiedyś takiego. Fajny pruski, taki ten hełm. No są te austro-węgierskie. No, no. Tamte. Radził za przepaść. No nie widać, jak się patrzy. Przez jakieś bagnety. Nie, już nie kupuję. No to patrz, jakiś kuwacz. Gejek. O, siódmej godzinie jego babka budzi radę Maria. No, to tamten. Proponowali Januszowi rzecz. Nie ma płyt dzisiaj. Nie trafiłaś. Ile taki żadny. Nie przyjął ten. 50 złotych. Ale ja byłam i ten. A niektórzy sobie tu cenią. Okropnie. No. No, za jeden z wanuszek 20 zł. Kuba przy taki fotel był jany. A Józia miała taki fotel, pamiętasz? Patrz, zegar. No stare aparaty. Lampę nawet możesz kupić. Ale takie aparaty, niektóre to są cenne. To jest jadą? No, no. Staracie, no. Z całego świata. Dziękuję. My mieliście. Wychroli. Ja przez te szable austriackie przepadłem. No, warte chyba parę tysięcy. Szklane te szykawki dentystyczne rzeczy? Ja nie piję w ogóle. Dziadek. On na końcu jest zawsze jest tam, no, 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 właśnie, że coś będzie. 13 lutego się Kupse, kupse. Odznaki, bo ktoś zdobywał. Kupse. Szarotkę. Na ścianie. Ciekawe ile. Tu też są, gdzie wszędzie są, nie? No. Patrzcie. No, bo ktoś jakiś dziadek wyrał. Ma tam jakiś znak, ten dziadek. Niemcy to się ma w takich wazonikach lubują, nie? Że oni tego tyle mają. A co to za nóż, kurde? No, to są bagnety. Bagnę tej repliki. Ma tam dziadek jakiś karty. No, kasety to. Ale tam z tymi kijkami to byli tam. Nie ma tej baby z tymi kijkami. A dziadek nie ma kijków. No. Z tego mamy... No, co 5 złotych. Te kumi takie okobuta. Tylko te jedne mniej interesują. Z tego okobuta gdzie? Za 10 teraz się waża. Takie narty. Ale grube. No. Ponieś te są. Na pojedynczo się nie ma. Jak wyglądają? Co to jest? Albo uciem. Nie, to wygląda na całe. Tamte daniutko, 20 zł. Jedna narta, 10 zł. Co to za narty? No to nikt nie wie. Ucięte jakieś. Ale nie, nie, właśnie nie. Właśnie nie. A innych pan nie ma? Tam jeszcze jakieś. Tam są biegówki. A kików pan nie ma takich bambusowych? Dzisiaj nie ma. Nie, bo bardzo szybko. Właśnie szuka do tego. Daje ich przeważnie. Kask rosyjski. W jakiej cenie? 90. 90, no. Fajnie. Ale nie, nie. No. No taki zegar, no. To jeszcze są nawet, one nawet nie były jeszcze używane. No widzę, nawet nie mają tego. A jeszcze mu w domu trzy pary i muszę to zacząć. Ja już jedne narty u pana kupiłem. Ja wiem, ostatnio. Wiszą na ścianie już. No. Wyczyszczone i... A
Nie wiem, albo wezmę te biegówki. Wezmę 20 zł? Fajne. Albo tamte za 20, się zastanawiam. Tamte są takie nietypowe. Pan no. Tu pamięta, że my brali z Januszem na ścianę. Tamte są takie nietypowe. Nie. One są nówki niewiercone jeszcze. No, no. Idę na kwiatki zobaczyć. Ale to są takie jakieś małe skokówki, nie ma duma co to za narty. Ale tych chyba nie są... będę brał. Nie wiem, czy to są... Albo jakiś... jakiś... Nie, wie pan, jedna osoba mi mówiła i chyba to... Fajne to są, no, to są fajne. To są... Dzień dobry. Witam pan. Dzień dobry. Jak tam handel? Czeka mi leczu. A jak wcześniej tam mi, nie? Jak wcześniej. No, ale zawsze tam coś. A my idziemy dopiero, zobaczymy co to jest. Janusz, jasne. Co? A później się przyjdzie i wydać wszystkie. To zostaną. Albo mam 20. Daj, a ja ci biegę dam, a później te. O. No i takie tylko coś kupiłem za 10 zł, to jest z popielniczki niekompletne, bo szklane takie powinno być, ale tak, coś trzeba kupić. Tak więc kończymy dzisiaj ten spacer po Pchlim Targu. No nie wszystko pokazałem, no nie wszystko dało się pokazać, musiałby ten film trwać naprawdę długo, żeby wszystko pokazać. Jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować, tak więc trzymajcie się.